Edytor wideo Olive jest bardzo nowoczesnym programem do tworzenia i obróbki plików wideo. Posiada zaawansowane możliwości stawiające go w rzędzie programów profesjonalnych. Jest całkowicie bezpłatny i tworzony w oparciu o otwarty kod źródłowy. Można go pobrać ze strony oliveeditor.org. Po odnalezieniu strony programu warto kilka minut spędzić na przejrzeniu zakładek. Znajdziemy tam krótki opis w kilku zdaniach. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany szczegółami technicznymi, to może od razu przystąpić do pobierania pliku z poziomu strony głównej. Pobieranie ze strony twórców programu jest najlepszym sposobem, aby uniknąć przypadkowego, niechcianego oprogramowania. Kliknięcie na przycisk Download otworzy okno opcji pobierania na różne systemy. Ja wybieram Windows, a następnie instalera 64-bitowego. Są to parametry odpowiednie dla mojego komputera. Pojawi się okno dialogowe zapisywania. Przyciskiem Zapisz potwierdzam decyzję pobrania pliku instalacyjnego. Pojawia się powiadomienie o pobranym pliku. Klikając na strzałkę, rozwijam listę opcji i wybieram opcję Otwórz. Instalacja zaczyna się zwyczajowo od potwierdzenia w oknie kontroli użytkownika. Ponieważ świadomie pobrałem plik instalacyjny, klikam na Tak. Po tej czynności następuje uruchomienie kreatora instalacji. W kreatorze ustawienia domyślnie odpowiadają moim wymaganiom, więc ograniczam się do potwierdzenia kolejnych kroków. Wyrażam akceptację warunków użytkowania i kilka razy klikam przycisk Next, czyli Dalej. Instalowanie trwa bardzo krótko, a kiedy pasek postępu jest w całości zapełniony, wystarczy zakończyć. Należy zwrócić uwagę, że zaznaczone jest polecenie Run Olive, co powoduje, że program uruchomi się automatycznie po naciśnięciu przycisku Finish. Po otwarciu programu na pierwszym planie widoczne jest okienko powitalne. Znajdziemy tam potwierdzenie, że program jest całkowicie bezpłatny. W lewym górnym rogu okna znajdziemy typowy pasek narzędzi. Proszę zwrócić uwagę na zakładkę Tools, czyli narzędzia. Od razu skorzystam z tej opcji do zmiany wyglądu interfejsu. Robię to dlatego, że w kolejnych poradnikach będę od czasu do czasu zmieniał wygląd. Na jasnym tle polecenia będą bardziej widoczne, przez co poradnik będzie się lepiej oglądało. I chodzi też o to, aby widzowie zdawali sobie sprawę, że wygląd okna programu na ich komputerach może się różnić od mojego. Po rozwinięciu listy opcji Tools na dole znajdziemy Preferences, czyli ustawienia. Kliknięcie otworzy nam okienko dialogowe z sześcioma zakładkami. Trzecia zakładka od lewej, Appearance, czyli wygląd, otworzy nam możliwości zmiany stylu okna. Znajdziemy tam cztery możliwości. W celu lepszej wyrazistości poleceń będę przełączał od czasu do czasu do motywu Olive Light. Powyżej znajduje się motyw Olive Dark, który jest motywem domyślnym. Z tego ustawienia zazwyczaj korzystam. Wróćmy do widoku podstawowego. Całe okno jest puste, ponieważ nie zacząłem jeszcze żadnego działania. Okienko powitalne można zamknąć przyciskiem OK lub krzyżykiem. Znów zacznijmy od paska narzędzi w lewym górnym rogu okna. Poniżej znajduje się panel Biblioteka Mediów, Folderów i Sekwencji. Służy do przechowywania i organizacji łączy do multimediów używanych w procesie edycji. Na prawo znajduje się wyświetlacz, czyli podgląd efektów pracy w trakcie edytowania. Kolejnym elementem jest panel, w którym będą widoczne opcje zmiany parametrów dla wideo, obrazu i dźwięku. Najbardziej na prawo znajduje się panel pracy z klatkami kluczowymi, który umożliwia różnego rodzaju animacje. W dolnej części znajduje się oś czasu. Po lewej stronie osi czasu w pionowym porządku rozmieszczone są narzędzia do pracy, a w prawo w całej rozciągłości ekranu są ścieżki audio i wideo. Bardzo przydatną cechą programu Olive jest możliwość łatwego dostosowania wielkości paneli w zależności od chwilowej potrzeby edytowania. Proszę zwrócić uwagę na małe znaczki w postaci wielokropków pionowych lub poziomych. Są to uchwyty, przy pomocy których metodą złap i upuść można przesuwać granicę pomiędzy panelami i dostosowywać ich chwilową wielkość. Oprócz tego można łatwo zmieniać układ paneli. Wystarczy złapać lewym klawiszem myszy górną część panelu i upuszczając go w innym miejscu zmienić układ interfejsu. Ta elastyczność bardzo ułatwia dostosowanie pracy do charakteru wykonywanych zadań w danym momencie.
Czasem się zdarzy, że ustawienia wymkną się spod kontroli i wyjdzie nie tak, jak zamierzaliśmy. Przypadkowo jakiś panel może się zamknąć i zniknąć z pola widzenia. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest odnalezienie w pasku narzędzi zakładki Window, a po rozwinięciu listy skorzystanie z opcji przywrócenia wyglądu domyślnego. Opcja ta znajduje się na samym dole listy, a polecenie brzmi Reset to Default Layout. Program Olive został udostępniony dopiero w tym roku, jest więc absolutnie nowy. Pomimo krótkiego okresu pracy z tym programem jestem z niego zadowolony. Za darmo oferuje profesjonalne możliwości. Są to nie tylko moje odczucia, ale też opinie ekspertów.